Siema, tu Damian Budowając i w tym materiale pokażę zdradzę Ci patent na zamknięcie pianki, tak aby była szczelna i mogła sobie leżeć nie wiadomo ile czasu. Także słuchaj, jeżeli kupujesz pianki, które mają te właśnie wyjść na tą słomkę taką, taka nie są dedykowane na pistolet, nie mają też tego kapsla, bo opowiadałem o tym w jednym z moich wcześniejszych filmików, możesz sobie rzucić okiem, co wtedy? Są to tańsze puszki, tańsze pianki, ale co wtedy? Czy pianka, jeżeli zużyła się do połowy, jest stracona? Otóż nie, wystarczy zastosować ten patent, a gwarantuję Ci, że pianka no chwilę będzie mogła sobie postać, chwilę. No tak samo, ładnych tygodni, kilka. Co trzeba zrobić? Wystarczy wziąć gwóźdź, trójkę, czwórkę i zobacz, szczelnie tylko włożyć tutaj w otwór, w wylot właśnie pianki, szczelnie zamknąć dopływ powietrza i gwarantuję Ci, jeżeli wyjmiesz gwóźdź, oczywiście zastosujesz, przygotujesz piankę i tak dalej, pianka będzie nadawała się do dalszego użytku. Proste co, ale skuteczne, cholera. Dobra. Słuchaj, jeżeli film był dobry, daj łapkę bądź dwie, nakarm algorytm YouTube'a i co? Do zobaczenia chyba, nie? Siema!